Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Super Mario 3D Land na Nintendo 3DS oczywiście. Słuchajcie, przed nami kolejny świat. Będzie to świat numer 2, chyba 2. Tak, małe tutaj, wiecie co, streszczenie fabuły. Co się dzieje, takie liściki właśnie będziemy dostawać po każdym świecie. Tak, World 2. Pierwszy, świat drugi, pierwsza rundka. O właśnie, tak. Zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy kolejną rundeczkę. Zobaczmy od razu, wiecie co, przez naszą lorneteczkę. Co tam się dzieje? Na górze jest Toad. O proszę, fajnie. Bardzo fajnie. Mamy naszą monetkę. O to chodzi, fajnie. Już wiemy, w którym miejscu jest jedna monetka. Nie wiem, czy to będzie pierwsza, czy druga, ale... To jest nieważne. Grzybek. To się przyda, bo nie mam tutaj w ogóle nie mam żadnego przedmiotu. Więc przynajmniej tego grzybka złapiemy. Ok, jakieś makiety gumbasów. Które mogą na początku troszeczkę zmylić. O, pięknie, pięknie. Listek. O, a tu był prawdziwy. Można się nabrać. Dobra, zobaczmy, czy w tej rurce nie ma czegoś ukrytego. Jest, słuchajcie, jest moneta. No co jest, nie mogę tam wskoczyć? Te takie trójwymiarowe, to jest... Szkoda, że wy tego nie możecie zobaczyć, ja tego nawet nie będę włączał, ale... Jeśli włączymy trójwymiar, no to wtedy nam pokazuje mniej więcej, gdzie jest... W którym miejscu jest ta moneta, bo na pierwszy rzut oka wygląda to tak... Jakby to było połączone, jakby te bloki były połączone, jak tam zobaczyliście przed chwilą, jak włączyliśmy ten przycisk, to ten jeden blok był po prostu oddzielony od pozostałych. Więc tak jakby takie zmylenie, wiecie co, zmylenie wzroku, iluzja taka. No i pięknie, fajnie. Mamy dwie monetki, mamy dwie monetki. Dostaliśmy także życie, tutaj chyba jest trzecia moneta, słuchajcie, mamy wszystko. Więc można już na śmiało lecieć do flagi. Oczywiście jeszcze tylko złota flaga. I levelek zaliczony. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To se wezmę. Dobrze mieć w zapasie jedno. Pięknie, dajesz, dajesz, dajesz. Ekstra. Jest dobrze, jest dobrze. No i fajnie, słuchajcie, pierwszy levelek w drugim świecie mamy zaliczony na 100%. Tak więc bardzo się cieszę. No i lecimy do kolejnych. Lecimy do kolejnych. Nie wiem, już zrobimy tutaj jeszcze z jeden na pewno. Jeden na pewno levelek. Jak będzie dalej, zobaczymy, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że ten zrobimy i będziemy kończyć odcinek. No ale dobra. Okej, słuchajcie, jesteśmy tutaj gdzieś w jakimś mrocznym dungeonie, jakimś mrocznym miejscu. Po prostu gdzieś pod ziemią chyba. Dawaj, dawaj, dawaj. Traf go, pięknie, fajnie. Okej. Czekajcie, tam coś jest, tam coś jest. No to... na razie zmienię, ale niech będzie ten jeden kwiatek, wiecie co? Być może coś tam... Będzie można zapalić tym kwiatkiem, bo tutaj nieraz są takie właśnie pochodnie i one też nam coś pokazują, jakieś ukryte przejście. O właśnie, tu jest taka pochodnia, ale czekajcie. O, pięknie. Druga, fajnie. Fajnie. No i to nam pokazało właśnie, że tam jest ukryte miejsce. No my akurat wskoczyliśmy wcześniej. No ale widzicie, tak to działa, tak to działa. Zmienimy sobie z powrotem. Jakoś bardziej pewnie się czuję na tym listku niż na tym kwiatku. Okej, dawaj z powrotem. Ekstra. No została jeszcze jedna moneta. Gdzie ona może być?
Jest, słuchajcie, jest ostatnia monetka, fajnie, pięknie. No co jest, nie mogę przejść. Blokował chyba ten bloczek jeden. No i fajnie, słuchajcie, mamy drugi levelek zaliczony w tym świecie. Na 100%. Tutaj jeszcze jest jakiś tajemniczy box. Zaraz zobaczymy sobie chyba, co w nim jest. Aha. Dobra, może zdobędziemy jeszcze dodatkową monetę. Tak jest, fajnie, jest moneta. Teraz tego kwiatka wziąłem jak już po wszystkim. Ale okej. Okej, słuchajcie, kochani. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.